pracujemy w Polsce, ale tak naprawdę wspieramy bardzo mocno rozwój tych usług w całym regionie środkowo-wschodnim. W tym tygodniu koleżanka będzie w Bułgarii, za chwilę koleżanka będzie w Rosji. Ja sama podróżuję po wielu krajach. To jest tak, że ma się okazję z jednej strony poznawać klientów i branżę, z którymi się blisko pracuje. I to jest niesamowita nauka. To nie jest tak, że się czyta potem o danej firmie w prasie i właściwie się wie tylko tyle, co się przeczytało, tylko się wie dużo więcej. Zna się jakby powody pewnych działań, czy powody pewnych decyzji. Ale z drugiej strony ma się też to niesamowite takie doświadczenie innych kultur i rozwoju chociażby tej tematyki w innych krajach, gdzie ja też widzę, że bardzo dużo uczestniczymy w takich spotkaniach. To jest taka organizacja World Business Council of Sustainable Development, która działa się na świecie, w wielu, wielu krajach, chyba ponad 50 krajów, w których ma swoje przyczółki. I tak naprawdę ten zrównoważony rozwój w różnych krajach jest bardzo różnie rozumiany, w zależności od tego, jakie wyzwania dany kraj ma. I na przykład w Polsce podjęliśmy takie działanie, że z polskim rządem, z Ministerstwem Gospodarki, z Forum Odpowiedzialnego Biznesu uruchomiliśmy projekt definiowania wizji zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu. To jest bardzo ciekawe, że przedsiębiorstwa w Polsce zaczęły czuć potrzebę definiowania strategii zrównoważonego rozwoju. I to faktycznie jest tak, że kilka lat wstecz to było dość egzotyczne, powiedziałabym. Natomiast teraz widzimy, że to zainteresowanie jest coraz większe. Oczywiście te międzynarodowe korporacje, które swoje strategie i cele zrównoważonego rozwoju mają wyznaczone od lat, zdefiniowały je i narzuciły także na innych rynkach. One są tymi liderami zmian. Natomiast myślę, że bardzo miłe jest widzieć, że wielkie polskie przedsiębiorstwa też tą zmianę poczuły, czy potrzebę tej zmiany poczuły.